Dzień dobry, Marco Ghia, chef Akademii Kulinarnej Whirlpool. Dzisiaj miód na serce. Pecorino Toscano, czyli ser zrobiony z mleko owce. Tym razem też praca wieloletnia, konsorcjum, czyli związek wszystkich producentów, owocowała w najwyższym oznaczeniu, które dostała od Europy, czyli DOP po włosku, CHNP po polsku, chroniona nazwa pochodzenia. To znaczy, że tutaj, kiedy kupimy najwyższą półką. Pierwsza wersja pecorino, ta świeższa, która jest od razu gotowa do konsumowania, idealna do aperitivów, do bycia konsumowanej jako ser stołowy, czy składnikiem do najbardziej tradycyjnej potrawy typu papa al pomodoro, słynny krem pomidorowy toskański, gdzie na końcu dodaje się tarte pecorino fresco, a ser bardziej głęboki, poważny, czyli tego stagionato, sezonowany, który pasuje doskonale do wina toskański, szlachetny, mineralny, głęboki, zrobiony z Sangiovese, typu Chianti czy Brunello di Montalcino, albo do konfiture typu powidła śliwkowa, albo do jeden z tysiące miodu, które w Toskanii są naprawdę nie z tej ziemi. Jak możemy rozpoznać prawdziwego pecorino toscano, kiedy pójdziemy go kupimy? Oczywiście musimy się kierować ten znaczek, ponad wszystko CHNP, chroniona nazwa pochodzenia, czyli DOP po włosku, i wszystkie znaki konsorcjum i pecorino toscano, oryginalne. Warto kupić oryginalne, bo żadne inne nie będzie się nawet zbliżał do jakości, które możecie mieć z tego prawdziwego. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i zapraszam Wam wszystkich do mój następny włoski ulubiony produkt.